Małopolska to miejsce wyjątkowo przyjazne rowerzystom. Województwo tworzy liczne szlaki rowerowe i wspiera imprezy, które przyciągają miłośników kolarstwa z całej Polski. Jesteśmy polską stolicą nie tylko narciarstwa, ale również i kolarstwa, tego zawodowego, ale również tego rekreacyjnego. Najwięcej ludzi w Małopolsce jeździ i będzie jeździło coraz więcej. I coraz więcej turystów będzie do nas przyjeżdżało, co również pobudza gospodarkę. W sobotę 29 lipca wystartował 74. Tour de Pologne. Przez 7 dni kolarze przejadą ponad 1000 km, z czego niemal połowę po małopolskich drogach, odwiedzając m.in. Kraków, Wieliczkę i Zakopane. To jest jeden z tych najważniejszych wyścigów rowerowych, na który kolarze całego świata czekają. W związku z tym jesteśmy bardzo dumni, że Małopolska przyciąga rowerzystów także i w taki sposób, bo to są bohaterowie do naśladowania przez młodych Małopolan. Tour de Pologne to nie tylko wyjątkowy wyścig, to bez wątpienia największe kolarskie święto w tej części Europy, któremu towarzyszy mnóstwo emocji. Tutaj zawsze jest tyle ludzi, to jest zawsze tak kolorowo i można spotkać kolarzy oczywiście. I'm from Slovakia. It's perfect atmosfera. Beautiful. Everything is beautiful. Chciałem zobaczyć na przykład Petera Sagana, a także Vincenzo Nibalego. Czekamy na Petera Sagana, Majkę, Przemysława Niemca, Gołasia. Atmosfera na krakowskim rynku była naprawdę wyjątkowa, szczególnie kiedy na starcie pojawili się kolarze, a wśród nich faworyt polskich kibiców, Rafał Majka, który pochodzi z małopolskich Zegartowic. Wyścig w starcie jest z Krakowa, więc w 100% jest dla mnie bardzo istotny i teraz tylko trzymajcie za mnie kciuki. Tour de Pologne to impreza, dzięki której kolejne pokolenia, obserwując walkę najlepszych zawodników na świecie, łapią sportowego bakcyla. Myślę, że to jest taka fajna idea, bo jak można młodego człowieka lepiej zachęcić do uprawiania danej dyscypliny, dać mu szansę spróbowania czy pokazania wielkiego świata, wielkich kolarzy, bycia w tym, no i później gdzieś się tam ten bakcyl kolarski uruchamia i później mamy fantastycznych zawodników. Tour de Pologne, tak można powiedzieć, to jest taka lokomotywa polskiego kolarstwa. Dlaczego? Dlatego, że 24 lata już robimy ten Tour de Pologne w nowej formule. Czyli zwracamy się w tym kierunku, w którym poszło kolarstwo zawodowe. Tour de Pologne to przecież nie tylko emocje sportowe, ale również promowanie Polski poprzez sport. Małopolska jest tak pięknym regionem, że warto ją pokazać, warto wypromować. Tu mówimy tylko o miejscach startu, my na przykład startujemy w Wieliczce. No cudowne miejsce, będziemy jechać do Zakopanego przez piękne tereny. Jedziemy przez Wadowice, miejsce urodzin Jana Pawła II, tam będzie premia rozegrana. Także myślę, że te wszystkie miejsca fajnie przejechać, tym bardziej, że to wszystko jest później pokazywane na cały świat. To idzie transmisja z tego do 100 ponad państw na całym świecie i przy okazji sportu możemy pokazać, jak Polska i Małopolska jest piękna. Na tegorocznym Tour de Pologne nie zabrakło gwiazd kolarstwa. Zwycięzcą pierwszego etapu okazał się Słowak Peter Sagan, a najlepszym wśród Polaków Paweł Franczak. A to jeszcze nie koniec emocji, ponieważ wyścig potrwa aż do 4 sierpnia.